Witajcie w kolejnym vlogu na Filipinach. Jesteśmy na wyspie Siargao nadal i dzisiaj mamy land tour. Zapraszam Was na objazdówkę po wyspie Siargao, oczywiście z moją familią. Jeśli chodzi o sam transport, szukaliśmy minivana. Obdzwoniliśmy kilka firm, a ceny były od 2,5 tysiąca peso do nawet 10 tysięcy peso. Normalnie land tour możecie tutaj w różnych biurach podróży znaleźć za 1700-1800 peso od osoby, ale nasz jest 5 dorosłych osób i dwójka dzieci, więc szukaliśmy jakiejś tańszej wersji. Ta 1700-1800-900 peso to już jest all inclusive, czyli z jedzeniem i z transportem. O, ktoś ten nam mi przerwał. Proszę. Ja mam ciąg. Dobra. Ostatecznie, jeszcze szukaliśmy też samochodu z szoferem. Samochód za 3,5 tysiąca z szoferem, ale plus paliwo. Ja mam ciąg. Super, masz kamyk, a to jest koral. Nie wolno ich przewozić przez granicę podobno. I w końcu znaleźliśmy osobę, która nas transportowała z lotniska do hotelu. Zaproponowała 4000 peso za objazdówkę już z paliwem i to jest najtańsza wersja, bo wszystkie co obdzwoniliśmy i nawet te z polecenia tutaj Filipińczyków mieszkających na Siargao były droższe. Czyli 4000 peso, ale do tego trzeba oczywiście doliczyć wejście i jedzenie. Dalej będzie to wyjdzie na pewno mniej niż 10 tysięcy peso. Watch phone? No, we go to land tour. No, dobra, widzimy się na trasie. Słuchajcie, pierwszy Mountain View. Pierwszy przystanek to jak? How? Maasin Mountain View. Mountain View because you can see the view of the mountain. Słuchajcie, pierwszy przystanek Maasin Mountain View, czyli możemy sobie pooglądać palmy kokosowe. O, bardzo ładnie to wygląda. I góry oczywiście. Ogólnie widok ładny, ale nic specjalnego. Oczywiście też możecie sobie kupić kokosa za podwójną cenę tam. I tak to wygląda. I uważajcie, bo spadają też kamienie. Ogólnie można przyjechać, ale widok jak widok. Mamy w Polsce lepsze. Poza widokiem tutaj na palmy możecie też za drobną opłatą zrobić sobie film z human dronem. O, Siargao! We love Siargao! I kupić też takie za 100 peso są te straw. Słomki, o. A tam zobaczcie, jest bardzo dużo osób, które pomoże Wam robić zdjęcia i nagrać film. Jedziemy do kolejnego miejsca. Jedziemy. Słuchajcie, dojechaliśmy do Makpapunko. Tu widzę jakaś ładna plaża, zobaczcie jak to wygląda. Wstęp kosztuje 25 peso od osoby dorosłej, dzieci za darmo. Macie parę restauracji, mogę śniadanko zjeść. O, o. Zwiedzanie troszeczkę utrudnione, ale bardzo miło. Słuchajcie, plaża.
mamy odpływ i to wygląda mianowicie tak. Bardzo ładnie, podoba mi się ten widok, zwłaszcza te fale. O, palmy na plaży, duży odpływ. Tam mamy skałę bardzo ładną. Siargao vita. Jak ja to mówię, Siargao kocha nas. Nie, my kochamy Siargao, no bo przyjeżdżamy tu dostawać pieniądze. Tu jakieś domy w budowie albo już chyba raczej po budowie zniszczone. Ja chyba się tutaj zaraz zaopatrzę w jakąś restaurację. Mają tutaj bardzo dużo restauracji. Bardzo ładne miejsce. Mogę polecić, ale to chyba każdy tutaj przyjeżdża na landturze dookoła wyspy Siargao. Dobra, idziemy coś zjeść. Słuchajcie, szukamy czegoś do zjedzenia. The same. Curry only. Yeah. What curry? It's chicken curry. It's yellow or red? Chicken curry. Yellow. Usiedliśmy sobie w jednej z restauracji z takim pięknym widokiem na plaży tutaj. O. Bardzo dużo turystów, może nie tak aż bardzo strasznie dużo, ale bardzo dużo restauracji. A to jest tutaj nasze menu. Zamówiłem sobie chicken curry za 200 peso, ale jest yellow curry, nie ma red. I oczywiście specjalnie dla was, na zdrowie, San Miguel Apple. Mamy już po 10:00. Bardzo ładny widok. No, Siargao słynie z surfowania. Tak naprawdę co chwila jest tutaj miejsce do surfowania, przez które są fale i dużo wieje. I fajnie to wygląda. Spójrzcie się. Jest mielizna i zaczynają się fale. I tak jest w wielu miejscach na Siargao. Widzicie te fale tam? Prawie jak na Hawajach. I nawet stąd to jest najbardziej chyba oddalona jedna z wysp filipińskich w stronę Hawajów. Dla tych, co są solo albo jeżdżą tutaj w małych grupach i umieją jeździć skuterem, to polecam wypożyczenie skuteru na tutaj na Siargao, ponieważ szczególnie łatwo się jeździ skuterem w porównaniu do niektórych wysp, na przykład jak Koh Chang w Tajlandii. Drogi są w miarę płaskie i jest bardzo mały ruch, więc gdybym był sam albo z dziewczyną, to na pewno bym wypożyczył skuter, bo jak na razie to jest najłatwiejsze miejsce do jazdy, nawet dla osoby, która słabo jeździ na skuterze na całych Filipinach. Może jeszcze miejsca są gdzieś mało uczęszczane, ale jak na turystyczne miejsce, to naprawdę jest mały ruch i łatwe drogi i szerokie. Słuchajcie, moje jedzenie przyszło, ale nie mogę polecić, bo jak spojrzycie na ten talerz, to smak jest bardzo dobry, ale do tak małej porcji użyć tyle kości, to jest styl filipiński i bym powiedział, że to jest jedzenie dla psa, no bo kości dajemy psu. Ale też bym chyba czasami dać psu, bo mogą się zatrzymać takie małe kosteczki. No mięsa było mniej niż 5% w tym chicken curry, więc nie polecam. Smak dobry, okej. Okay. Po dodaniu jednej czy dwóch papryczek. Ale najlepsze z tego był sok i ryż. Licznego miejsca, które nazywa się Rock Pools. Patrzcie się, jakie tam tłumy idą, żeby zobaczyć te Rock Pools. Za tamtym rogiem, jak przejdziecie, waszym oczom ukaże się skaliste baseny, Rock Pools. Bardzo ładne. Woda jest bardzo ładna. Można popływać, poskakać tam ze skał skaczą. A z drugiej strony macie widok fal i szum morza. Super to wygląda, powiem wam. Może przez to, że jest tutaj teraz odpływ, to nie wygląda to jakoś bardzo ładnie. Ale przez to macie o takie baseniki. W których możecie popływać. O, mat
z Jerlin wchodzą do wody. O, bardzo ładnie. It's salty or sweet? Yeah. Woda w skalnych basenach, o tak bym je nazwał, jest słona, no bo jest z morza. Ale kolor ma bardzo ładny, bardzo piękny. How you are swimming? It's sand on the ground? It's sand. Orange stone. Dno macie trochę kamieniste w większości, ale nie są ostre. I w ogóle chyba jest tutaj są ratownicy, bo widziałem ze dwie osoby, albo przewodnicy. Ale wygląda to bardzo fajnie. Gdyby było mniej ludzi oczywiście. Pójdziemy sobie troszeczkę dalej. Zobaczymy jak to wygląda. Ja oczywiście nawet butów nie zdjąłem. Ale jak na razie przeszedłem suchą stopą. O, tutaj mamy więcej nawet tych baseników skalnych. No kolor wody po prostu przepiękny. Jak na Karaibach bym powiedział. Jeszcze możemy iść dalej. Tam widzę jakąś taką półkę skalną, gdzie ludzie chodzą. Wieje strasznie, używam mikrofonu zewnętrznego. Mam nadzieję, że mnie słychać. Naładowałem go. No super, warto odwiedzić to miejsce. Idziemy się wykąpać chwilkę, popatrzeć jeszcze i będziemy jechać do kolejnego miejsca. Napiszcie w komentarzu, jak wam się to miejsce podoba. Przeczytam wasze komentarze, co myślicie o tym miejscu. O, i tutaj chyba jest głęboko. Ze 2 metry na pewno. How deep there? 12 feet there. How 12 feet deep. There. 12 feet? 15 feet, yeah. O, 15, okej. Okay. 12 and 15 feet. Okej, okay, 3 i 4 metry gdzieś. No, czyli da się skakać, bardzo fajnie. No, poczekamy na jakiegoś skoczka. Będzie jakiś odważny, co wejdzie i skoczy? O, chyba mamy pierwszego. Pamiętajcie, że jak jesteście na Filipinach i widzicie, jak Filipińczycy skaczą gdzieś na wodospadach do wody, to pamiętajcie, że oni są lżejsi. I dla nich 2 metry to mogą skoczyć z 6 metrów nawet bez problemu. A dla was, jak ważycie 40-50 kg więcej, to zahaczycie o dno. No dobra, nie doczekamy się. Idziemy zobaczyć, jak sobie radzi Matt z Jerlin w pływaniu. I będziemy jechać do kolejnego miejsca. Lagoon, guys. Idziemy chyba jakąś łódeczkę wypożyczyć i popływać w lagunie. Takimi łódeczkami możecie sobie popływać po lagunie. No zaraz chyba jakąś wypożyczymy, popływamy. Zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie, macie tutaj, w zależności od turu, macie ceny. 2150 za tur A, tur B 2700, D plus 3000. Available po mamy z tur A and tur B plus na. Tur A. Mam grubę, kasy jest nie available. Możecie zabierać wody plastikowy na łódkę. A no i sprzedają tutaj oczywiście od razu kubki po 250 peso. Żeby nie nosić plastiku, możecie kupić kubek i przelać całą wodę do tego. My chyba sobie bierzemy tur A. Yung B plus po yung pinagano mo. Zapłaciliśmy 2500 peso za taką malutką łódkę. Trip numer A. Wycieczka ma trwać od 2 do 3 godzin. Słuchajcie, jak to bywa na Filipinach, to oczywiście 20 osób sprzedaje jeden bilet. U jednej osoby płacicie za butelkę, u drugiej osoby płacicie za łódkę, a u trzeciej za terminal łódek.
Przełączyłem się na mikrofon, bo jest głośno, silnik tam pracuje, o. Tutaj mamy z przodu sternika. Steruje sobie tutaj z nami bardzo ładnie. A, z Wilny. O, bardzo ładnie. Jak się podoba? What? I got my hair. How you like it? I like it both. We have one trip only in Lagoon for 3 hours. O kurde. 3 hours of like that small boat? No, to nie dla mnie. Blue Lagoon. Nagram coś jak dopłyniemy, bo na razie nie jest blue. Dopłynęliśmy do Blue Lagoon i od razu nas skasowali za stolik 100 peso. Ogólnie tak to wygląda tutaj. Bardzo ładna lagunka. Hello. Nie zaopatrzyłem się w maskę przed tym. Możecie wynająć kajak, podwójny kajak za 300, pojedynczy za 200. Sprzęt do snorkowania też 200. Live Vest 50. Ta warto na pewno przyjechać, zobaczyć jak się tutaj jest. Tam jest skocznia. Słuchajcie, tak przywitają każdego tutaj. Łódka przypływa i zaraz będzie ten. O. Wracamy i jedziemy do następnego miejsca. Wejdzie w kolejnym dniu. Jedziemy na siłownię Escapo Fitness Siazdao. General Luma, we check out. Zrobimy dzisiaj mały trening. Jedyna taka smuggle map wygląda na kazienną siłownię. Słuchajcie, musimy zabrać mamę Jerlin do dentysty i dzisiaj będzie malutki teścik usług dentystycznych na Siargao. Oczywiście nikomu nie polecam. Czy nie, może jest profesjonalnie, kurde, zaraz zobaczymy. Ze zdjęć wyglądało, że jest profesjonalnie. Ceny też okaże się na miejscu, ale dobrze wiemy, że
takich krajach jak Filipiny to jest jednak na drugorzędnej, nie jest to najlepsza jakość usług. Będę miał porównanie jak wejdę do lokalu i zobaczymy. Ale mam problem z zębem, jest, boli ją od wczoraj i wyglądała naprawdę jak na Filipińczyka, że to jest bolesne, czyli trzeba interweniować. Normalnie nigdy w życiu nie była dentysty. Idzie pierwszy raz dentysty, wyobraźcie sobie, w wieku 68 lat, pierwszy raz dentysty. Teraz się Jenny zapytam. Dobra, widzimy się na miejscu, bo mamy za 25 minut umówioną wizytę u dentysty. I wychodzimy sobie z hotelu. To jest nasza droga tutaj w hotelu. Taka, problem tylko jest, bardzo uważajcie, jak będziecie z dziećmi kiedyś przyjeżdżali do tego hotelu. Od razu po wyjściu macie drogę, żeby nikt nie wpadł. A tam już widać samochody przejeżdżające i trycykle. To jest główna droga. Tu i w prawo mamy do General Luna. Słuchajcie, jesteśmy u dentysty. Pierwsza rzecz, co mnie zadziwiła, to u dentysty mamy pieska i dziecko, które jest dzieckiem jednego z lekarzy. A macie tam teraz pieska, si? Dog don't like me, nie lubi mnie, ale ten. I tak wygląda. Co tam? What's up? Are you in good health now? My mother... Yes, she is good health. Mama Jeline jest pierwszy raz u dentysty przez całe swoje... Nigdy nie była u dentysty, o tak. Zaraz ją nagram na zewnątrz, ale na razie tutaj, o. Patrzcie, chciałem pogłaskać Szarika, ale Szarik mnie tutaj obserwuje i nie jest w ogóle zainteresowany. Tutaj, no chodź, chodź. O. Chyba mnie nie lubi. Wygląda profesjonalnie, jak salon masażu w Tajlandii. Może wejdziemy do pokoju, zobaczymy zaraz. Chyba nas nie wpuszczą do pokoju lekarskiego. Jeden can go there? Nie możemy. Jelly nie może iść do pokoju lekarskiego. Jest zakaz nagrywania. Guys, sorry. I need to delete this video. Okay, I go eat. Maybe I can go eat because I'm hungry. You call me if you need something. Okay, have a nice time. Słuchajcie, był zakaz nagrywania, ale chyba to będę mógł publikować, bo nikt mi nie zwrócił uwagi. To jest nasza pracownia dentystyczna, tam macie nazwę. No nic wam więcej nie powiem, bo nie wpuścili nas, nawet córki nie wpuścili, żeby pomogła w tłumaczeniu. Nie zdziwię się, jak wybiegnie z krzykiem z tego miejsca. A ja sobie pójdę teraz, tutaj mamy Typhoon, to jakiś rodzaj smartfona tajskiego. Zobaczę, czy mają red kary i spróbuję coś zjeść. Hello! I can eat something? You have chicken red curry? Yeah, we have. What? We have a photo with you. Ah, okay. We're from India. Okay, where is the photo? Come on, make it. One cell phone. In the bag. Thank you. Thank you, sir. Wait, oh, I have something for you guys. Thank you, sir. Okay, one more. Pierwszy raz na Siargao jem the chicken red curry. Z ryżem i oczywiście rum coca. A Jenny jest z mamą tam za moimi plecami u dentysty. Mam nadzieję, że to jest takie same jak u wszystkich, bo rozpoznali mnie tutaj w restauracji. I jak byli tutaj jedni, kurczę. No? Wygląda jak w Tajlandii. Ale to jest z pomidorami, więc na pewno inne. Dobre. Spicy, very good. Pierwszy raz jem chicken curry z pomidorami, naprawdę. Uwielbiam ten sos. W Tajlandii to się nazywa Panang Kai. Najczęściej jest groszek, marchewka, ziemniaki. To jest moje ulubione danie, słuchajcie. Naprawdę.
Pamiętam moją wyprawę do Tajlandii, gdzie codziennie przez 14 dni jadłem tylko to. Oczywiście na śniadanie jajka, ale na obiad codziennie panang kai. Delicious, czytali. Mogę polecić. Słuchajcie, nie jestem dentystą ani specjalistą, ale powiedzcie mi, czy wysokie ciśnienie 150, nie wiem na ile, jest czynnikiem, który decyduje o tym, że można usunąć ząb lub nie? No bo z tego powodu nie usunę, nie wiem. Zapłaciliśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie za check-up. Jakoś jestem sceptycznie nastawiony do tych tutaj dentystów. Tym bardziej, że nie mogliśmy wejść. W Polsce zawsze będę wejść, zobaczcie, jak wygląda pokój. Słuchajcie, szczerze mogę powiedzieć, że jestem zmęczony. Nagrywam to telefonem, bo nie wziąłem kamery. Poszliśmy sobie do restauracji zjeść, do sklepu kupić jakieś pamiątki, ale po 3 tygodniach na Filipinach mogę powiedzieć, jestem zmęczony tym, że co chwila ktoś do nas podchodzi i chce zdjęcia, naprawdę. Jest to bardzo miłe, ale jak chcesz chwilę posiedzieć w samotności w restauracji, gdzie jest muzyka na żywo i chcesz zrelaksować się z rodziną, a w międzyczasie 3, 4, 5, czasami 10 osób podchodzi i chce z tobą zdjęcie, musisz wstać od stolika, ładnie się uśmiechać, do tego stopnia, że mnie tutaj boli o te mięśnie twarzy, żeby to ładnie wyglądało na twarzy. Nie wiem, jak sobie radzą z tym w Polsce influencerzy i czy mają aż tak, ale podejrzewam, że po prostu nie wychodzą tak jak my codziennie wieczorem na miasto, żeby się przejść po ulicy. Dlatego nie mają tego w sytuacji, ale czasami bardziej nam się podoba bycie w Polsce z tego względu. Jest to miłe, oczywiście fajnie, ale jak jesteś na wakacjach przez 2 miesiące i chcesz pochodzić, pozwiedzać, tak jak my jesteśmy tutaj w Siargao General Luna, w jednej jesteś się zatrzymać, w drugiej i co chwila ktoś cię zaczepia, żeby zrobić zdjęcie, do pewnego momentu jest to ok, ale jest też przegięcie, tak jak dzisiaj było, że starsza pani, nasza fanka, próbowała. Całowała Lili, całowała Mata, zabrała, można powiedzieć, naszej niani Lili z rąk, żeby zrobić sobie z nią zdjęcie. No jest to, dochodzi pewnym, czasami do pewnych niebezpieczeństw. Już pomijam, że nie chciałbym, żeby obca osoba całowała moje dziecko. Prawda? To nie jest babcia, ciocia, dziadek, czy ja, czy Jerlin. Jest to obca osoba, która spotkała nas na ulicy. Troszeczkę za dużo. Naprawdę. Sami widzicie na blogach, próbuję wam to pokazać, do jakiego stopnia to dochodzi. I ja podejrzewam, że w Polsce ci topowi influencerzy by mieli tak samo, że co chwila ktoś by chciał z nimi zdjęcie i też szkoda, wiesz, no tak niewygodnie jest odmówić, jak ktoś chce zdjęcie. Mi się już parę razy zdarzyło, ale to wtedy, kiedy się spieszyłem, ale już dzisiaj, po całym dniu zwiedzania wyspy, to już taką minę miałem na tych zdjęciach, żeby po prostu sobie odpierdolić. Lili, prawda? No. Lili na pewno rozumie i Matt też. To tak wstępem albo końcówką tego bloga dzisiejszego z Land Touru, bo jesteśmy właśnie po kolacji, idziemy się jeszcze przejść, zobaczymy co nas czeka, na razie mamy dosyć, bo i na kolacji z 10 osób i tutaj zrobimy zakupy, to już się parę osób zatrzymywało. W większości Jerlin, niemniej ja, bo ja jestem brzydki i niefotogeniczny i nikt mnie nie rozpoznaje, ale nie zmienia to faktu. Na szczęście czasami nie chcą podchodzić, bo widzą mnie, kiedy jestem obok Jerlin. Słuchajcie, zostawcie suba, lajka, puśćcie dzwoneczek, nie wiem co tam jeszcze macie. Jak chcecie być na bieżąco i widzieć nasze blogi. Ja się staram dodawać blogi 2 razy w tygodniu, w czwartek i w poniedziałek. Jak mi się oczywiście uda, bo nie mogę obiecać. Jest to sporo roboty, no musisz nakręcić i tak dalej. Ja wiem, że to jest daily life, ale muszę poucinać jakieś wejścia, wyjścia. Muszę poucinać brzydkie słowa,
Jest to kilka godzin roboty. Nie mamy bloga, nie mamy nikogo, kto to robi, bo nas nie stać i zyski na YouTubie mogę wam pokazać. Jakbyście chcieli, to napiszcie w komentarzu, chcielibyście zobaczyć, jakie mamy zarobki na YouTubie. To nie ma problemu, pokażę wam, ale to są groszowe sprawy i nawet ostatnie 5 miesięcy by nie starczyło na jeden miesiąc osoby, która przygotowywała materiał dla nas. Jeśli pójdzie to w górę, to oczywiście wolałbym oddać tobie pieniądze, żebyś przygotowywał moje materiały, czy nasze materiały, niż tracić na to czas. Prawda? What? Okay, one more photo, guys. Okay, guys, I finish. Kończę. Widzimy się w następnym blogu. Cześć.